Czaić na naszego midlanera, ale Brunes przytomnie znajduje przeciwnego junglera. Nadchodzą dolne alejki. Raxo także tutaj trafia swoimi puzzlami i powoli je będzie rozbijać. Oj, to jest pierwsza pełnoprawna walka tej gry. Sis poświęci się dla dobra swojej drużyny, ale teleportuje tutaj SLT, a także Riker. Kolejna eliminacja jednak na koncie. Hit trafia. Póki ciągle żyje SLT, zamienia się w Mega Gnara, ale nie będzie w stanie dokończyć tej walki. To jest 3-1. Poświęciliśmy tutaj oczywiście Brunesa, ale dodatkowo czwarta eliminacja na koncie Kackosa znajdzie się na naszym koncie i kick świetnie zaczyna. Ten, co się w tej grze dalej podzieje. I zobacz, i będzie to Lethality Varus, więc na jedną kartę stawia tutaj kick tak naprawdę, ale zawsze takie kompozycje potrzebują wyjść do przodu. Co się stało przed chwilą? No kick, to wyjście do przodu sobie wręcz tutaj zagwarantowało, chociaż teraz będą mieli problem. Kalim jest bez kopniaka, Kedui wskakuje do przodu. Oj, to był insek, którego potrzebowali. Mimo tego, że nie Lee Sin, to jakby kopniaka sprzedał. Jest druga eliminacja na koncie Raxo, ale swoje życie także będzie musiał poświęcić Karim z kolejnym killem. Tak jest, no tutaj nie było szansy dla Oskara, żeby tutaj przeżyć. Przepadła i ta przewaga u polskiego środkowego jest powiększana. Tak, i SLT, czy będzie chciał tutaj zejść, zobaczyć, co się w ogóle na tym Heraldzie dzieje? Niby to zrobił, ale... No, żeby zaraz nie dostał śpiocha. Oj. Brunes dosłownie na ostrzu noża, ale to jest ciągle mały Gnar. Przyjmuje tonę obrażeń na swoje konto, no ale to Brunes jest pierwszą i ostatnią ofiarą tej walki. Bardzo trafny wniosek, Dawidzie, z którym absolutnie się zgadzam tutaj. Wiesz, znam też jedną kompozycję, jedną drużynę z jedynką w nazwie, która też gra podobne kompozycje. Akurat w tym roku słabo im poszło. Oj, ale nieźle poszło tutaj Karimowi. Świetnie wykopali Matisów. Czy pójdzie dobrze, bo skakuje Riker prosto na jego głowę i Big znajduje dla siebie kolejną dobrą walkę. Nie ma Brunesa, nie ma Matisława. 3-5. Nie wiem, czy chcesz kontynuować tę walkę, ale ciągle jest póki z przewagi. Ale zobacz, co robi Karim. Super przytomnie. Agruje tego smoka zza ściany. To jest zagranie, które nie jest aż tak często wykorzystywane, a super potrzebne w takich sytuacjach. Teraz Kik coś musi zrobić z tym smokiem. Nie mogą czekać, aż się zresetuje. I to skakuje, jest gra. Skakuje, ale czy... To jest na pewno dobra decyzja. Klęs użyty. Dodatkowo wejście od rel. Obserwujemy, ale Kik radzi sobie nie najgorzej, chociaż wyeliminowany już póki style Matisław ciągle pełnia punktów zdrowia, ale jest bez flesza. Natomiast Matisław poza walką. Za chwilę upadnie. Brunes przytwierdzony do ściany. Kackos co chwilę obijany. No, Matisław w drugie tempo. Może przejmować, ale Kackos i Decimating Smash wygrają tę walkę dla Kik. To jest triple kill. Riker będzie chciał jeszcze zgarnąć może te jedno zabójstwo. Quadra! Ale nie miejcie złudzeń. To jest kwadra dla Kackosa. To jest wygrany teamfight dla Kik, a także Smok. Tego potrzebowali. Ależ czarodzieje tutaj wyciągać takie walki. Podoba mi się to poprawienie. Moja drużyna nie. Mój Sion. Ale teraz ten Sion w tarapatach. Mniej niż połowa punktów zdrowia u Matisława. Użyty. Oczywiście kołysanka jeszcze nie użyta, ale uśpiony był Karim. Jednak Big idzie do przodu. Kik stara się to jakkolwiek kajtować, ale ciągle Riker i Kedui są przy życiu. W przeciwieństwie do naszego junglera oraz midlanera. Tylko póki style się ostał, ale i on będzie kolejną ofiarą. Jedna walka po drugiej. Najpierw wygrało to Kik, a teraz Big. To będzie tego typu rozgrywka. Matisław przed chwilą też dysponował smite'em, więc ta Zoe odbierająca smite'a, hej, to się może wydarzyć. Ale Raxo wymazany, to będzie się. To się wydarzy po prostu. Karim, niby kołysanka na nim prosto zagrana, ale uśpiony także Riker. Ale to nie przeszkodzi mu w tym, żeby wyeliminować, wymazać Kik. Nie ma Kackosa, nie ma Bukiego, tylko Brunes przy życiu. Żartowałem, mówi Big, bo to jest ace 5-0 i niemiecka formacja idzie po drugie zwycięstwo. 30-parosekundowe, tutaj Big po prostu teleportuje na górę, a kiedy widzimy teleportację, zazwyczaj pewny sygnał do tego, żeby kończyć tutaj grę. I nawet zawodnicy Kik nie zdążą tutaj wstać, tylko Raxo będzie tutaj żywy w momencie, kiedy Big będzie dobierało się do polskiego Nexusa i w taki właśnie smutny sposób kończy się to spotkanie. Zabrakło tutaj wiele tak naprawdę, nie ma co się oszukiwać. Po tym dobrym early game'ie, po tych ciekawych okazjach mid game.